Publicznie zawiadamiam niniejszym o możliwości popełnienia rozlicznych przestępstw, a to szpiegostwa, korupcji, które to przestępstwa zachodzić mogą, jeśli prawdziwe są enuncjacje dziennikarza śledczego Leszka Szymowskiego dotyczące felerów z biografii Mateusza Jakuba Morawieckiego. Długie tygodnie już mijają od czasu ujawnienia faktu rejestracji osoby o tych imionach i tym nazwisku w aktach sowieckiej niemieckojęzycznej bezpieki Stasi. I cisza. Nie siedzi dziennikarz śledczy i nie słyszę, żeby śledczy interesowali się biografią premiera. W ostatnim tygodniu doszły do tego informacje o możliwych powiązaniach natury prywatnej, może nawet intymnej, między premierem Mateuszem Jakubem Morawieckim a osobami, które nominował na Panie pośle, dziękuję bardzo.